Hej, cześć, siemano wam wszystkie ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Powiem tak, nie będę was robił za ciula, jak to się na śląsku godo, ale ze mnie żaden Ślązek, znam tylko kilka frazesów. Będę się podejmował misji, którą już wykonałem dwa razy. I dwa razy udało mi się spierdzić. Mówiąc krótko. Pokazuję wam teraz. Znaczy pokazuję. Za chwilę puszczę wam kasetę, a w międzyczasie przygotuję się do misji. Tak więc bez żadnego przedłużania, obczajmy odprawę. Boss, about those walker gears deployed by the CFA. It appears that it's not just the CFA. PFs all along the Angola-Zaire border are also getting equipped with them. The bipedal technology was developed by the Soviets, but Cypher's the one supplying it to the PFs. The question is why? What's in it for them? The answer may lie in the compensation being traded to Cypher by the PFs. Many outfits operating in Africa get locally mined resources as spoils of war. Diamonds, nuggets of gold, and rare metals. According to the intel team, there's a PF convoy that regularly transports the goods, escorted by armored vehicles, no less. Pretty heavy security for crossing the remote Angolan savannah. I can't imagine Cypher would be so interested in minerals alone. Those convoys have to be transporting something else. Something that holds the key to Cypher's plans. Boss, I want you to extract the truck, cargo and all, from the PF convoy. Let's find out what Cypher's real goals are. Z wielką chęcią. Mission accepted. Dobra, przyjmujemy misję. I jako iż wiem już, co będzie miało miejsce, to zmienię sobie broń, a konkretnie... zmienię sobie snajperkę z usypiaczem. Niestety bez tłumika. Nie na snajperkę z tłumikiem, a na wyrzutnię rakiet. Gdyż, stety, bądź w moim przypadku niestety, albo wiesz co, nie będę spoilerował, po prostu biorę ciężki kaliber, a dlaczego to się dowiecie za chwilę. Lecimy najszybciej jak tylko się da, przecież nie wiem, czy nie powinien tego o 6 zacząć. Bo ta ciężarówka, w zależnie od pory dnia, znajduje się w innym miejscu. Epizod 16. Karawana zdrajców. Albo zdradziecka karawana. Jedno z dwóch. Hey, boss. Your objective is to steal an entire truck from a PF convoy. We don't have a fix on the truck we want. But the intel team has spotted the unit that's been tasked with escorting it. They're stationed at the guard post to the north of Nova Braga Airport on the Savannah. The rendezvous with our target will be any time now. Start by heading to that guard post. Then follow the escort unit. It should lead you right to the target truck. Boss, extract them from the mission area. You can check the target details on your iDroid. Bawi mnie jedna rzecz. W tym obozie mam znaleźć... plik z informacjami, gdzie szukać tej ciężarówki, ale w tym obozie też mogę ten plik znaleźć. Jak to działa? Nie mam pojęcia. Dobra, wyślimy już w sumie Quiet na zwiad do tego obozu. Na razie lećmy tak, jak gra nam każe. Ale myślę... W sumie właśnie czekaj, bo która jest godzina? Nie sprawdziłem. 10. Okej, w miarę wcześnie. No to jedna z dwóch opcji. Albo ta ciężarówka jest w tym. Nie ma jej tu. Znaczy nie ma, nigdy jej tu nie ma. To tyle wiem z tych moich dwóch powtórek. No definitywnie nie tutaj, prawda? Jak tam Quiet
The map has been updated. Okej, on skautuje ciągle. Analysis complete. Już powoli na typów na A muszę sobie zostawiać. No ten to by jest strasznie słaby. O, A plus. Ten będzie spoko. A ten tamten? Analysis complete. No, ten ma fajnego skilla, ale już chyba mam takowego ziomka. The map analysis complete. Fire. Fujer. Caution, rain approaching. No, for fuck's sake! Dobra, nie widział mnie, ale... Znaczy, wróć, nie widział, nie zauważył mnie. No, ładny strzał. Kurde. No, serio? Cicho, nie budź go. The escort unit isn't there. We must be too late. Is there anything there that might lead us to the target? Look everywhere in the guard post. No. Zabierz go. I zrzuć. Kurde, jak tu byłem, jak tu za drugim razem przyszedłem, to miałem lepszych gości. Jeden na A++ się trafił. Zostaje. O, tam jest. Analysis complete. Subject on board. Drugi taki sam. You found an intel file. Use your android to scan it, and we'll analyze it here. Ten zostaje. Dobra, ja już mniej więcej wiem, gdzie mam się udać. Ładny, akurat wali burzą. Dobra, czekaj, to szło jakoś tak. Tędy, tędy, tędy. Dobra, ja bym się od razu do tego obozu udał. I nawet tam zaraz poślę Quiet. A w sumie nie, od razu tam poślę Quiet. Bo nawet jakby przyjdzie mi czekać na tę ciężarówkę, o ile ona dopiero tam będzie jechała, no to tak czy siak już będę miał przynajmniej coś nieco oznaczone. To skipujemy, żeby zacząć na czasie. Get after them. They should rendezvous with the target soon. Tak, tak, tak. No kurde, wydaje mi się, że widziałem tutaj gdzieś... Okej, okay, no te momentalne ustąpienie deszczu, jakbym rzucił czyste niebo w gwincie. Trochę dziwne. I no dałbym sobie rękę uciąć, że widziałem tutaj gdzieś jeepa. Chęcią zabiorę. Dobra, Quiet. A Quiet już jest na miejscu, ja pierdzielę. Szybka jest. Dobra, chciałem sobie zrzucić pojazd. Co wiem, mógłbym, ale tym się słabo jeździ w taki sposób. Plus pewnie to będzie trochę kosztowało. Dobra, no to lecę z buta, nie? Dobra, ciężarówka jeszcze nie przyjechała. Przy dobrych wiatrach nawet się nie dowiedzieli o tym. No chyba, że się dowiedzieli. Wyjątkowo wolno teraz jadą, no bo w sumie to już dawno powinien tutaj być. Nie wiem, czy to by mi się nie przydało, ale lepiej to zabrać. Chyba to lepiej odstawić. Odstaw to i zabierz to do bazy. Moździerz? Czemu nie? Amunicja tylko? No kurde, myślę, że tłumik jakiś tu znajdę. O, schemat. Nice. Granat ogłuszeniowy. Co? Co ja gadam z jakiejś głupoty? Granat ogłuszeniowy. Granat stonujący po prostu.
Tylko teraz mam problem, bo Quiet tutaj uśpiła no znaczną ilość ludzi. O, dobra, to był tłumik. Tylko ja niestety nie bardzo wiem, gdzie oni mogą się znajdować. Dobra, to zebrałem. Ej, czy ja się mogłem tu... O Boże, ja się mogę tutaj wysu... Ja pier... Ja jestem zjebany. Chyba słyszę. Słyszę jakiś pojazd. Jest! Jest, 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 jest! Dobra, go, 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 go. Już Quiet nawet śledzi. Dobra, ale w ostatniej chwili usłyszałem ten pojazd, nie? Jest nasza ciężarówka. Oj, chciałbym. Boss, the target has reached Kaziba camp. We don't have much time left. Hurry. Ale on się zatrzymią teraz, czy co? Tak, zatrzymał się. Zatrzymał się. Nie ma mnie tu. Co ty sobie jaja ze mnie robisz? Piero. Nic się nie dzieje. Widzi mnie czy nie? Dziękuję. Oczywiście było to rozwalić najpierw. Ja nie sprawdzam, ile mam na timerze. Tylko lecę do tego czołgu, nie? Zwrócony. Niestety w moją stronę. Ładnie. Leć. Fajny goście tam jest. Co tam było? Free Zero Risk Security Soldiers. Kiedy ja ich zgarnąłem, przepraszam bardzo. Dobra, gdzie jest Quiet? To jest dobre pytanie. No fuck you! Nie, ja się chowam. Nie ma mnie tu. No przecież rozwaliłem tę durną komunikację! Ten granat w ogóle rzucił. Super, na plecy mi wchodzą. Jeszcze ich było mało. Dobra, YOLO, triggeruję ich po prostu. Bo oto La Grande Niespodzianka, czyli oddział Skulls robiący za bodyguardów tej ciężarówki. Ale patrzcie, jak oni się zmienili w ogóle, nie? Co to jest za pancerz? Jakiś po prostu turbo nanosuit, który nie mogą zrzucić, kiedy chcą. Znaczy nanos, po prostu. Tryb masko... zmiana broni. FA!
Właśnie prawie wyjebałem w powietrze tę ciężarówkę. Właśnie wyjebałem w powietrze tę ciężarówkę. Jebany cebo, kurwa cymbał.exe. Pierdolę, czemu jestem jak kurw, czemu mam jakiś autyzm umysłowy? No właśnie nie wiem, co sobie myślałem, wiesz? Nie mam pojęcia. Ja pierdolę, pół godziny, kurwa, niecałe. Extract the PF transport truck. Throw a wrench in the Cypher's plans. You can view the escort unit's predicted route on your map. The target should link up with them somewhere along it. No ja pierdolę. Tak serio? To iście kurwa drugie w takim razie. Nie mam bladego pojęcia, jakim cenem ten gość tego nie usłyszał. Pięknie. Jestem idealnie przed tym momentem. Dobra, spróbuję to przejść i przejąć bez wywołania alarmu. Teraz diament znaleziony. To trochę hajsiwa. Help. Kijk hoe die steeds voor grootpa stil gemaakt. Ek weet. Maar jy kan nie die logika van diktators en militante verwag nie. Die wêreld is vol ryk bliksem, honger vir meer mag. Kernkrag. En dus waar die gerugte begin. Dis al. Ja. Ek dink jy's reg. Dis 'n 100-jarige Amerikaanse Indiaan hoofman. Dis waarskynlik nie 'n kernfisikus nie. Ja, 100 jaar. Man het nie eens daaraan gedink nie. Dankie. Ek het 'n lekker lag nodig gehad. Ja, ja, lag maar, poepel. Reg, lekker om te sien. Water. Okej, o kim oni rozmawiali? Przecież myślałem, że o Ameryku, no ale Ameryk nie ma 100 lat. No, ma około 40. Chodź, 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 chodź. Cichuteńko, cichuteńko. Kto? Tam jakiś typ. Czy on ma? Nie, on ma zwykłą czapeczkę. Ten też. Analysis complete. Dobra, przez chwilę się bałem, że ma jeszcze ten hełm osłaniający, ale
Na szczęście nie miał. Szybko zmieni pozycję. Dobra, przyda mi się za chwilę zabrać ten tłumik. Dobra. Jedno już im zabierzemy, drugie zostaje, żeby przekusząc spieprzać. I dali mi tu nic zdechu na nim. Zabieramy go oczywiście. Już walić te statystyki, nie? Nie mam czasu, żeby sprawdzać statystyki, tylko po to, żeby później tych gości rozwalić jeszcze raz. Jest nam taka seta do wzięcia. Tak, kto mnie tu wypatrywał? Walą na oślep. Troszkę za głośno. Na szczęście nie było nikogo w pobliżu. Kurde, zaraz nie przeonaczą. Enemy presence detected. The map has been updated. For fuck's sake! Idealnie jeszcze Quiet go uśpiła, nie? Dzięki. Teraz wolę się zamknąć i skupić na tym, co się dzieje, nie? Dobra, Quiet, zmień pozycję. Nie wiem, pozabieram co nieco. Wyjdź z tego. I to zabierz do bazy. Gdzie ma ta amunicja? Tutaj. Teraz tak troszeczkę żałuję, że nie mam tej snajperki. Ale wolę mieć cięższy kaliber na Skulls. Analysis complete.
O, muzyka spoważniała, czyżby ciężarówka dotarła? Nie, ciężarówka jest dopiero tutaj, okej. Czyli co oznaczyłem, to oznaczone zostało. Czyli muszę szybko się pozbyć tych gości. Zajebiście. Okej, ktoś to widział niestety. No, serio? Tak ładnie by wyszło. Milcz. Sorry, nie o to mi chodziło. Nie wszyscy, no kurde, ilu jeszcze jest? Ciężarówka oczywiście jest w pobliżu, no. Czy w pobliżu? W pobliżu mnie to jest dwóch typa, nawet nie wiem gdzie. A zaraz ciężarówka dojedzie na miejsce. O, dobra, przyjęty posterunek. No to jeszcze dwóch wrogów jest oznaczonych. Dobra, jakby się schować, żeby przejąć... Przecież zabrać te czołgi i nie dać, nie striggerować za szybko... Ej, bardzo ładny strzał kłajem. Dobra, to pomijamy, bo to znamy. Okej, strzelaj do Quiet, nie do mnie. Tyle dobrego. Dobra. Nie, nie idźcie w moim kierunku. Rzuć tam gdzieś magazynkiem. Nie? Okej, YOLO! Nie, przeskocz, przeskocz! Zabieraj to. Fuks! Też zabieramy. Pewnie, wbij się prosto w nich, czemu by nie? Moim problemem jest teraz to, że nie wiem, gdzie są te kontenery. Ale chyba gdzieś tam. YOLO, spróbuję tam przebiec. Może nie zginę po drodze. Okej, kogoś Quiet uśpiła, ale raczej nikogo ze Skulls. Bo to by było za proste. O, a propos Skulls, proszę, to jest... Pierdolnij w stół, a może coś się odezwą. Jest mój kontener. Poproszę, na górę. Cyk! Adios! Frajeros! O, czyżby Quiet na full tego? Skoro już achievement, czyżby full Quiet więzi? Bang, bang, magarang!
na A. Szczerze, nie spodziewałem się nawet niczego więcej. Wręcz spodziewałem się czegoś mniej. Nie, jak ja mam zrobić tą misję bez wykrycia? Nie mam bladego pojęcia. Ale kurde, tylko konia muszę sobie jeszcze nabić. Więź z kuniem na 10 poziom. O, fabuła. We searched the truck you recovered. There were two primary types of cargo. First, drums of malachite, a copper ore. That took up most of the truck bed. But malachite isn't valuable enough to warrant an escort. The real cargo was likely the second item, a shielding container. The contents, yellow cake. That's right, the raw material for a nuclear weapon. That might point to the weapon to surpass Metal Gear Emmerich told us about. But who can say? Thing is, there isn't a lot of it. Not enough to make a nuclear warhead. Give us some time. We'll look into it. Try to figure out why they had this under such close guard. A co ja jasno widz jestem? Skąd ja mam to wiedzieć, gościu? Tak, tak, tak. Elitarne soldiery. Pomijamy to, bo wielu będzie do zwolnienia. Na razie. Przecież nie wiem, czy by ich sobie nie zostawiać. Side ops list updated. This is an emergency. We have two intel team agents undercover at the PF, Contract Forces of Africa. The CFA have captured them both. They don't have long to live. You've got to get them out of there ASAP. This means Cypher might be getting wind of our existence. We may need to move more cautiously from now on. I just hope this incident has nothing to do with them. I've added the details to your mission list. Don't let them down, boss. Czekaj, czekaj. My mamy ich... O, zaproszę. Czekaj, czekaj. Once again. My mamy tych gości uratować? Czy oni zniknęli z radaru? Bo teraz nie zrozumiałem do końca. No, te kolejne typy. O, jakieś challenge. Tak, tak, tak. Co jest teraz? Hero... O, zajebiście. Wyeliminuj headshotem ze 100 metrów. Ja, co jest najważniejsze. Ja, nie Quiet, tylko ja muszę strzelić. I przejmij jeden bądź więcej posterunków. Dobra, no to jest w miarę proste. 5 Walker Gearów za 100% więzi z Quiet. Trochę hajsu i... trzech ziomeczków. Mam prawie 2 miliony hajsu. Rzadki widok. Side-oby pokaż mi. Once again. Znaczy once again. Once again dla mnie, ale po raz pierwszy w tym odcinku. Tutaj ten gunsmith. Target practice. No nie, no nie ma nic tutaj. No, co to się dodało? No, poza tym, że chyba tutaj, żeby wyeliminować jakąś jednostkę czołgów czy coś. Co, to jest misja główna? Tak, to jest misja główna! O kurde! Okej, okay, zgarnij dwóch, którzy są przetrzymywani akurat w tym obozie. Zajebiście. O, specjalista od metamateriałów. On mi się może przydać. Ale to mam materiał na... znaczy materiał. To na kolejny odcinek dopiero wpadnie. No, ode mnie póki co tyle. Chyba, że jestem w stanie sobie coś wytworzyć. O, co tam do bazy danych wpadło? Patrzcie, mam 31 typów w waiting roomie. I 16 w brygu. Bo ta 17 osoba to jest Quiet. O, coś było. Tylko teraz nie jestem pewien w sumie co. To było... Było. A zebry wam chyba nie pokazywałem. Kurde. Nie, no nie jestem pewien sobie, co teraz skoczyło. No, ale to jest nieważne. Dobra, tak na koniec. Czy ja mogę coś zdać do developu? Na przykład do helikoptera. O, mogę. Może jeszcze szybciej przylatywać. 36 minut. Na to nie będzie mnie stać. Bo mam za niski level teamów. Tutaj to z usypiaczem.
A machnijmy jej w sumie coś. Czemu by nie? To jest co? Aha, do użycia Walker Gira. Nie, nie, dziękuję. To mnie trochę irytuje, bo dałoby się z tego nawet fajnie korzystać, tego właśnie przez to, że nie da się w sposób normalny, powiedzmy, korzystać z pistoletów budowanych do tego Walker Gira, no to korzystanie z niego jest problematyczne. Czekaj, wróćmy do tego. Nie, 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 nie. Cofnij, cofnij. W ogóle to, patrzcie, mogę sobie... O, już w ogóle mogę to zrobić chyba. No, to jest rewolwer od tego, od ocelota. Nawet bym to z chęcią sprawdził, gdyby też oczywiście miało na przykład opcję usypiacza, chociaż wątpię. Albo by na mnie stunowania, bo taki rewolwer to musi mieć moc. Zresztą widzieliśmy, jak Quiet strzelał z tego rewolweru, no i było czuć moc tego pistoletu. Tutaj... A, tu potrzebuję... A nie, jeszcze to najpierw. Level R&D. No ale do R&D musi mi się rozbudować. No kurde. Musi mi się rozbudować mój ten... Platforma musi mi się rozbudować. A potem leci to. No ale najpierw jeszcze tego gościa potrzebuję. Dobra, czy mogę tutaj coś ulepszyć? Może ten mój kurabin, z którego korzystam? Nie, za niski level. O, ale tutaj jaki ładny. Oczywiście tłumik niski. Ale czegoś innego można spodziewać. Shotgun... Kurde, shotguna praktycznie nie korzystam. A specjalnie sobie jednego stunującego shotguna wyprodukowałem. W sumie... Wcześniej, czy ja chcę go ulepszać? Nie, nie ma co wydawać głupio pieniędzy. Głupio pieniędzy. Snipera, snipera. Ta snipera niestety nie będzie miała tłumika. Ta snipera ma tłumik. Ale... Ale levele teamów są za niskie. Zajebiście. Ciekawe, czy ta snajperka też może być usypiająca. W sumie chyba jak to zrobię... A, nie mogę, bo brakuje mi levela. Super. Dobra, co mogę zrobić tutaj? Hydroid albo Fulton. O, Fulton to jak najbardziej. Hydroid, no tak od niechcenia, powiedzmy. Bo akurat te wszystkie, te więcej, większa ilość markerów mnie aż tak nie... Ten, nie jara. Co mi to jeszcze proponuje? Nie mam tu nic więcej. Co tu jeszcze mam wiedzę do stworzenia? Jedną rzecz jakąś mi jeszcze pokazuje. Ale tu nie mam nic więcej. Dobra, łapki. Tu brakuje mi poziomów. Tutaj też tylko... No tu poziomów i gotówki. Tutaj... Specjalisty. Ja też bym mógł zrobić. Tutaj level. To sobie sprawdziłem, te ramię. Wiecie, jak się tym zajebiście chujowo celuje? Poważnie, myślałem, że będzie, wiesz, takie fajne. W sensie, ja w ogóle myślałem, że to będzie takie namierzanie i to samo poleci, ale nie, tym sam muszę celować. To jest trochę jak ten batarang w Batmanie, z tą różnicą, że batarangiem, no, trochę łatwiej się strzelało. Znaczy, strzelało, łatwiej się latało tym zdalnie sterowanym batarangiem. O, sneaky. O, ja mam ten chyba suit, nie? Nie? Nie, coś innego muszę mieć. Okay. A, ja mam ten suit, dobra. No to ulepszmy go, bo czemu by nie? No i takim oto sposobem mam niecałe 60, niecałe 70 tysięcy z 2 milionów. Także poszło gładko i szybko zarazem.
No, tutaj niewiele więcej. Dobra. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia. I do następnego.